Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i 9:15 minęła na zegarach, jest poniedziałek, 10 dzień lipca. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I zaczynamy temat dla reportera. Poniedziałkowo dzisiaj. 65 529 55 29, to numer do nas. Tak jest. I my mieliśmy wszyscy weekend pełen wrażeń, więc na pewno ktoś by chciał tutaj zadzwonić, się tymi swoimi wrażeniami podzielić. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Ja chciałbym taki apel dla kibiców, którzy wracają z meczu Unii Leszno, zwłaszcza w takie dni, jak był piątek, o godzinie 22:00 na ulicy Racławickiej 17 stycznia, hałasy, krzyki, hej Unia, trwały prawie do wpół do pierwszych nocy. Mm-hmm. Niech ci kibice, kochani, pamiętają, że ludzie w soboty też pracują i muszą rano wstać, nie mówiąc już o dzieciach, które też chcą spać. Było gorąco, okna pootwierane, a tu, kurczę, hej Unia. Okej, przekazujemy w takim razie ten apel dla kibiców. Ile zostało meczu do końca sezonu? Jeszcze jeden. I później już faza play-off, miejmy nadzieję. A, bo my nagle tutaj mieliśmy spadać, a nagle wchodzimy do play-offów, tak? No tak wyszło. No są roki tego sportu, proszę. No i jak już wiadomo, też było z czego się cieszyć w ten piątek, więc... Ja chyba bym tutaj był jednak troszkę nie, tak nie, po stronie kibiców. Dzieci chcą spać. Ale wakacje mają. No ale może mają ciężkie prace już do wykonania. W sobotę trzeba sprzątać chałupę na przykład. Ja też miałem ciężką pracę do wykonania. No. Ale dobra, to niech będzie, że... Ale pan mieszkaniec, po środku nie każdy musi podzielać entuzjazm do czarnego sportu. Prawda. Pan akurat nie podzielał i przekazywał tę prośbę. A teraz zobaczymy, jaki będzie następny telefon. Dzień dobry. Na który czekamy cały czas. A, 65 529 55 29. Czekamy. Oczywiście można o tym piątkowym meczu, bo działo się rzeczywiście. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, mam takie pytanko do pana. Mm. Nie wie pan, kiedy tam jest otwarty tego basenu za stadionem? Czy on jest otwarty, czy nie? Ten odkryty? Basen jest otwarty, tylko Brodzika tam nie ma, z tego co wiem. Bo Brodzik się dopiero będzie robił. Natomiast sam basen, jeszcze tylko sprawdzę sobie na stronie Mosiru, czy jakiś komunikat umieścili, czy coś jest z nim nie tak, bo wiem, że pan obwieszczaliśmy otwarcie w pierwszego dnia wakacji, więc czy tam się coś zmieniło? O wczoraj my byli o 10:00 z żoną i było zamknięte. I zamknięte było, o, ciekawe. Dobra, no. Jeżeli ktoś coś z państwa wie, to niech da nam znać, a my właśnie, przecież 23 obwieścili, że od 24 pływalnia zostanie otwarta, nawet ceny podali i patrzę, czy coś tu jeszcze jest pod względem godzin otwarcia. Od 11 do 19, to pan było 10, pan było 10, czyli możliwe, że jeszcze było po prostu przed. Na stronie Mosiru jest, że pływalnia, basen czynny od 11 do 19, przy okazji patrzę, ile bilet, 7 zł, normalny. Cały tydzień. Tak. Tak, codziennie od 11 do 19. Taka jest informacja na stronie Mosiru. Także dobrze, dziękuję ślicznie. Proszę uprzejmie. Pozdrawiamy serdecznie. I czekamy na kolejny telefon. Właśnie korzystacie państwo z tego basenu na Strzeleckiej, bo wiem, że zawsze przed sezonem był wielki bój, żeby był otwarty, a potem Mosir pokazywał, że frekwencja nie zachwycała. Więc nie wiem, jak to jest obecnie, te upały, czy chodzicie, czy nie. 65 529 55 29. Czekamy, linia wolna, także proszę się spieszyć i korzystać z tego wolnej linii, o, w ten sposób chciałem powiedzieć. I z tego, że dzisiaj nie jest tak strasznie gorąco jak wczoraj czy przedwczoraj, bo dzisiaj tak oddychamy troszkę takim trochę świeższym powietrzem, więc i żyć się chce. A to będzie kolejny bardzo upalny tydzień. I do roboty się chodzić chce, przynajmniej dzisiaj. I burzowy będzie.
Mówicie, że będzie burzowo? Gdzieś tam delikatnie. 65 5 2 9 5 5 2 9. Co tam jeszcze się Państwu ciekawego działo w ten weekend? To nam powiedzcie. Czy wszystko dobrze, czy może coś niedobrze? Poza tym, że kibice hałasowali po nocy. Hałasowałeś? Ewik? A nie słychać? Ja do dzisiaj mam problem z gardłem. A ja myślałem, że to wiesz, po lodach. Nie, nie, właśnie. Odbieramy. Halo, szczęść Boże, Pana Lampowi i całej ekipie. Daj Boże, słuchamy. Ja tak a propos upałów, bo jeżdżę rowerem, w lesie jest zawsze 8 stopni, ale tak przestrzegam Państwa, żeby zabierali ze sobą nakrycia głowy i do picia. I nie tylko wodę, lepiej ją zabarwić kompotem. Tam jest energia, fruktoza i człowiek nie zasłabnie. Naprawdę, że gościa uratowałem w zeszłym roku, bo wyjechał starszy pan. Bez wody, bez czapki, zasłab. Po prostu z braku energii. To nie musi mieć cukrzycy, nie? Mm-hmm. Słuszna uwaga. Bardzo dziękujemy panu. Pamiętajcie, nie tylko na rowerze, ale jak gdzieś tam na spacery się wybieracie, albo nawet do miasta idziecie, to dzisiaj takie tam buteleczki z wodą to nie majątek, a niektórzy mają takie z domu, a to zawsze na wszelki wypadek może się przydać i może podratować nas, jak nas upał dopadnie. 65 5 2 9 5 5 2 9. I czekamy, co jeszcze się tutaj Państwu ciekawego powie. Dzisiaj jakoś tak leniwie. Myślałem, że będzie tutaj właśnie temat meczu dominował, a tu jakoś na razie nie dominuje. Myślałem, że ktoś zadzwoni i wyrazi swoją radość z powodu wielkiego powrotu naszych kontuzjowanych zawodników. To powracamy do telefonu. Powrót w wielkim stylu. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka sprawa. Ja jestem z miejscowości Konary i nie wiem, do kogo należy odcinek drogi między Sobiałkowem a Jutrosinem. Odcinek między Konarami a Grądkowem jest w stanie katastrofalnym, można powiedzieć. Nawierzchnia, jak rozumiem. Tak. Okej. Sobiałkowo, Jutrosin. A z głowy to też panu nie powiem. Trzeba będzie sprawdzić. Może powiatu, ale okej, spróbujemy to ustalić. I jak rozumiem, apel o, czy postulat naprawy nawierzchni. Dokładnie tak. Okej, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Droga między Sobiałkowem i Jutrosinem, a więc jest to powiat rawicki. Swoją drogą do Jutrosina wiele osób pewnie się wybiera, bo tam zbiornik taki ładny mają i parę innych ładnych rzeczy. Odbieramy kolejny telefon. Zgadza się, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, można byłoby prawie odbębnić wasze ukochane fanfary na cześć firm sprzątających w Lesznie. Pamiętacie Państwo, odrwoniłem w zeszłym tygodniu na temat śmietników wylewających się od tygodnia na... Ale ja konstytucji. Ulicy Rejtana. Rejtana, no. Adwołowa Rejtana, to się właściwie ciągło przez całą część. Najpierw się ucieszyłem, bo widziałem, że zostało wykoszone pobocze, ma tam pewną odległość od krawężnika tej ścieżki rowerowej. W śmietnikach faktycznie zrobiło się pusto i wokół śmietników się też czyściło, ale zdziwiony jestem, że pan, który jechał kosiarką, tak specjalnie chyba nie zważał, znaczy inaczej, bez ironii, po prostu nie posprzątano najpierw wszystkich śmieci wokół i zostały zmielone części plastikowe. Aha. Druga sprawa, że w tych wysokich krzaczorach 2-3 metry dalej leżą dosłownie kartony całe, nie tam jakieś małe, większe, których nikt nie zauważył. Nie wiem, czy to jest kwestia, że innym to przeszkadza w oczy, jak sobie tamtędy jeżdżą, czy z perspektywy troszeczkę wyżej siedzącego rowerzysty widać dużo więcej, no ale te kartony aż kłują w oczy. Także sprzątnięto ryneczek, tak się popularnie mówi, a gdzieś tam dalej wszystko zalegają te śmieci. Także warto byłoby, może tak, po pierwsze uczulić pracowników, żeby zanim wjedzie ciężki sprzęt i kosiary, żeby najpierw zobaczyć, czy w tej trawie nic nie mam. Mhm. Czyli krótko mówiąc, samemu sobie naważyli piwa, niech je teraz wypijają. Czyli najpierw uprzątnąć to pobocze w całości, a dopiero potem wszystko mielić na to trawsko. A okay. Druga rzecz, nie tylko wokół śmietników, bo wiatr pewnie rozniósł co bardziej lekkie rzeczy,
albo po prostu ludzie tam powrzucali dalej, no nie wiem, no. Natomiast no, jest to dalej paskudnie wyglądające okolice. No ja jest dużo lepiej niż było, także trzeba pochwalić. Ja się trochę boję, że to jest właśnie to, co pan powiedział, czyli niestety niektórzy pozbywają się śmieci właśnie w ten sposób, że wrzucają je tam gdzieś w krzaki i niech to miasto sprząta, nie? Podatnik niech płaci za to, że się je spleją. To jest bolesne, ale dobrze. Przekażemy tę prośbę, żeby może właśnie skoordynować te działania, bo podejrzewam, że jedna miejska firma zajmuje się zbieraniem śmieci, druga miejska firma zajmuje się wykaszaniem. Koordynacji zabrakło, no i jest tak, jak powiedział pan słuchacz, czyli tymi kosiarami te śmieci się zmieliły. Ulica Rejtana, przypominamy, gdyby tam służby nas słuchały. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam Radio Elke. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i słuchamy. Jestem miłośnikiem jeziora w Górznie. Aha. No i w tym roku pierwszy raz w sobotę się wybrałem, a zarazem jestem motocyklistą. Piękna droga zrobiona, dojazd do jeziora, ale ktoś zrobił jakieś, nie wiem, rowy, obwodnienie z takich betonów, takie rowy są w poprzek drogi. Tam jest po prostu, doznałem jakiegoś szoku w ogóle, żeby zjechać. Nad jeziorem super pięknie. No i powrót do domu. No, to był horror. Po prostu pod górę motorem nie szło podjechać. Rowerzyści obok mówili, że to też dla nich jest jakaś udręka. Z tym motorem sprzęgło mi się zniszczyło. No jakoś udało mi się stamtąd wyjechać i miałbym prośbę, może by ktoś pomyślał, żeby też coś dla motorów i dla rowerzystów zrobić, żeby można tam było dojechać do tego jeziora. Ale tam jakieś prace drogowe są prowadzone, czy coś takiego? Nie, czy... tam jest po prostu tak, jakby ktoś zrobił piękną drogę, bo tam woda, bo tam jest taka górka, nie wiem, czy tam państwo byliście. Sądzę, że tak. Dosyć stroma przy tartaku. I woda pewno rozmywa i takie jest jakieś coś dla mnie dziwnego, żeby w poprzek drogi takie co kawałek są przecinki, nie? Głębokie rowy, że jak się jedzie motorem czy rowerem, koło całe wpada, nie? I motocykl, mimo że jest normalnym motocyklem seryjnym, że tak powiem, uderza ramą, miską olejową, że po prostu strach, nie? A jak się wraca pod tą górę stromą, no to osoba, która z tobą jedzie, musi zsiąść i popychać motor, ale to jest tragedia. No dobrze. Nie wiem, czy by nie można tam jakieś nakładki zrobić, żeby mógł rower przyjechać, a potem jednoślad, bo to jest jedynie dla ciągników, za chwilę woda tam wymyje wszystko i nawet samochodem zwykłym osobowym chyba nikt nie przyjedzie. No, chyba, że gmina stawia się, że tak powiem, ruch ograniczyć do samego jeziora, żeby jednak podejść tam. Nie wiem, zapytamy pana wójta w takim razie, jak tam wygląda. No bo ogólnie tam jest pięknie, przecudne miejsce. Tylko, że motorem to już się boję jechać, no niestety teraz samochodem trzeba. A ile by tam trzeba było podejść? Dziękuję pięknie, to jest, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Tam jest kawałeczek. No dobrze, co państwo o tym myślicie? Górzna to jest takie jedno z jezior już ostatnich, gdzie jest mniejszy ruch, bo nie ma tej infrastruktury takiej rozbudowanej, turystycznej. Nie ma tych but, cymbelgajów, dyskotek, automatów. I może lepiej, żeby nie było. 65 5 29 55 29. Czekamy na telefon kolejny. A jak tam woda w jeziorach? Ktoś może testował? Celowo te drogi nie są właśnie tam ostatnio budowane? Żeby... No nie wiem, no zapytam pana wójta, bo może taką zmianę będą chcieli przeprowadzić, żeby zostawić pojazd wcześniej i podejść na przykład. Chociaż mówię, tam jest pod górkę. Zapadła cisza, taka straszna. Nie wiem, tak czekałem na wasze opinie, ale tu widzę, nie wyrażacie opinii. Ewek na motocyklu nie jeździ, nie wiem, czy Aneta jeździ. Nie jeździ. 65 5 29 55 29. Jakie tam jeszcze wakacyjne sprawy państwu się nasuwają? I jeszcze przed przerwą zdążymy odebrać telefon, jeśli ktoś ten numer wybierze. Nie wiem, czy paragony grozy mamy też, czy nie? No w internetach krążą. No krążą. Ale wakacyjne takie, tak? Wakacyjne, że no, i nagle ludzie odkrywają dopiero jak już kupili, ile trzeba zapłacić. Trzeba zapłacić. Nikt nie czyta tego menu, czy co?
Tak się zawsze zastanawiam, jak potem ludzie, o matko jedyna, tyle pieniędzy trzeba było zapłacić. Przecież jest napisane na menu, ile to kosztuje. No dobrze, ponieważ aktualnie nikt nie dzwoni, to może zróbmy krótką przerwę i wracamy za 2 minuty. Wracamy do tematu dla reportera. Jego druga część przed nami. I zapraszamy Państwa pod numer 65 529 5529. Dzisiaj tak wakacyjnie już bardzo mocno czuć wakacje w powietrzu. No 10 dzień lipca. Natężenie, tak, natężenie telefonów też mniejsze niż zazwyczaj. Myślę, że wielu naszych słuchaczy bardziej myśli teraz, czy na plażę iść, czy nie iść. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry panu. Proszę pana, mieszkam na Armii Krajowej. Mieszkam na Armii Krajowej. Halo, słuchasz mnie? Tak, słuchamy. Tam mieści się pizzeria Koloseum. Proszę pana, tam jak ruszają z dostawą, ruszają z piskiem opon. Czy to jest dzień, czy to jest noc. Głośne rozmowy. Nie idzie mieć okno otwartego, bo no takie hałasy, że no wytrzymać nie idzie. Aha, czyli apel do właścicieli pizzerii, co by tak tych pracowników... Ja już dzwoniłem do właściciela, prosiłem, żeby zwrócił uwagę, ale to nic nie pomogło. Dobrze, to my go prosimy, bo jak nie, to jak rozumiem, podczas ciszy nocnej to tam może dojść do interwencji jakiejś, prawda? No oni kończą w weekendy, kończą o północy. No właśnie, dlatego może chcemy im zaoszczędzić wizyty funkcjonariuszy, dlatego apelujemy bardzo serdecznie. Na osiedlu też ograniczenie tam jest, a oni popierdzielają, że ile dała fabryka. Czyli apelujemy bardzo do właściciela tej pizzerii o to, żeby tych swoich pracowników zdyscyplinował, że, no wiecie, sąsiedzi jak będą z was zadowoleni, to u was pizzę zamówią, a jak nie będą zadowoleni, to nie zamówią i stracicie pieniążki. A jeszcze przyjdzie policja i da mandat i to jeszcze mniej pieniążków. Także pozdrawiamy serdecznie, na pewno pizzę robicie bardzo dobrą, ale jakbyście jeszcze mieli taką sympatyczniejszą ekipę obsługową, która nie jeździ z piskiem i nie, jak to powiedział pan Złacz, popierdziela, to będzie dobrze. Armii Krajowej, rzeczywiście, no bloki, to tam, wiecie, latem w blokach nie jest łatwo. Można mówić różne rzeczy, ale rzeczywiście ten wynalazek współczesności, taki jakim są bloki, to tak sobie nam to wyszło. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Witamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Na ulicy Wolińskiej, na wysokości stacji diagnostycznej firmy Jamar i tam pozostałych firm, są drzewa ładne, zielone, ale zasłaniają wyjazd. Jest niebezpiecznie bardzo. Nie wiem, czy to jest zarządu dróg miejskich jeszcze, czy to już jest pod powiat. A zasłaniają wyjazd z czego? Ze stacji diagnostycznej, tam jest potem hurtownia, Merida, takich, z tych wszystkich, po prostu są tak nisko gałęzie, że nie widać, trzeba się mocno wysunąć na drogę, a tam jest zakręt, a oczywiście teraz sezon bożkowy i te inne sprawy, także ruch niemiłosierny. Mhm. W piątek miałem bardzo miłą sytuację, jak mi pan ciężarówką wyjechał i się tłumaczył, że on nie widział nikogo, no także... Troszeczkę naprawdę, bo sprawdzałem później faktycznie, nawet osobówką jak się wyjeżdża ze stacji diagnostycznej Jamar, to bardzo słabo widać, zwłaszcza od ronda, od wiaduktu z tej strony. Aha, dobra. No dobrze, zgłosimy, może jest możliwość jakiegoś przycięcia tych gałęzi, bo wiecie, z wycięciem... Tak, gałęzie to od dołu, nie że drzewa, tylko gałęzie od dołu, po prostu tak się nisko, że te lipy chyba to są tam, tak nisko są te gałęzie odrosty, że zasłaniają naprawdę bardzo mocno to. Dobra, także nie dziwię się kierowcy, że musi to tak daleko wyjechać na drogę, żeby cokolwiek zobaczyć. Zgłosimy do miejskiego zarządu dróg, dziękuję bardzo. 65 529 5529. Mamy jeszcze 7 minut audycji, więc śmiało zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Sprawy drogowe, ale nie tylko. I mamy kolejny telefon. Zgadza się, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałam podziękować. Trasa na Kościan, ten nowy wiadukt, co jest
te linie poziome. Są. Także są, są pomalowane. Cudownie. Wreszcie. No to kwiaty i motyle gramy, bo było tych próśb kilka. Bardzo tak, serdecznie dziękujemy zarządcy drogi, że naniósł to oznakowanie poziome i że państwo będziecie bezpieczniejsi w ten sposób na drodze. Eryku, czyń honory. Bardzo i mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, mój przedmówca wspomniał o pizzerni, gdzie jest zbyt głośno i nie można spać, co grozi interwencją policji. Mhm. Czy tak może być? W sensie, że czy może być głośno, czy może być interwencja policji? Czy może być interwencja policji? Ja myślę, że sąsiedzi no, mają prawo poprosić policję, żeby interweniowała chyba, nie? Jak mają hałas. Tak, tak. A więc chciałbym jeszcze nawiązać króciutko do pierwszego rozmówcy. Jaka jest różnica między głośnym zachowaniem pod pizzernią, a głośnym zachowaniem na rynku, gdzie do wpół do drugiej nie można spać? No dobrze, nie ale... Czy może być interwencji policji? No oczywiście, że może być. No to dlaczego pan zignorował tego pierwszego pana? Ale, jestem zagorzałym... Chwileczkę, jestem zagorzałym kibicem Unii. Mhm. Naprawdę. Udzielam się finansowo, społecznie i powiedziałem, że będę świętował cały tydzień tą wygraną. Ale po cichu. Więc... Ale nie krzycząc pan... w nocy. Nie, bo pan mówi, że zignorowaliśmy. Nie zignorowaliśmy, no apelowaliśmy. Nie, tak to wygląda, bo powiedział pan, że no nie wszyscy są... fanami czarnego sportu i powinniśmy się cieszyć. Nie, że nie wszyscy są fanami. Czy ja mogę w tej chwili... A czy ja mogę powiedzieć, co ja powiedziałem, bo może pan mnie nie zrozumiał. Bardzo proszę. Ja powiedziałem, że nie wszyscy są fanami czarnego sportu i należy to uszanować. W tym tak, sensie, właśnie, że... Ale przedtem że nie... powiedział pan, że powinniśmy się cieszyć. To no. tak groteskowo wyglądało, więc ja mogę przyjść do pana i świętować co noc do godziny pierwszej w nocy lub drugiej pod pana mieszkaniem lub domem. Nie, ale dobrze, chyba się nie rozumiemy. No nie, chyba pan się nie rozumie dobrze. Z rozmówcami. Okay. Pan miał pretensje do tego, żeby nie świętować do tej godziny i było zbyt głośno, a pan go po prostu zignorował, nie udzielając mu nawet wskazówek, że trzeba było zadzwonić albo upomnieć. Dobrze, my też tak jak zawsze porozmawiamy z właścicielem lokalu na dole. Nic takiego nie było słychać z państwa strony. Dziękuję bardzo. No ale my też nie jesteśmy chyba Słuchajcie, bo chyba tutaj kompletne niezrozumienie. Mówiliśmy o kibicach, którzy szli panu pod oknami i głośno... Na ulicy 17 stycznia. Cieszyli się, tak. I my powiedzieliśmy, żeby może kibice powściągali swoje... Bo nie wszyscy chcą... Nie wszyscy są fanami i trzeba to uszanować. No i tyle, no. Co? Jak wam hałasują pod oknami, to możecie prosić... o interwencję. I nie trzeba policji. Czekać do poniedziałku, do 9:15. Ale dobrze, okej, okay, bo może takie tutaj jakieś było niezrozumienie, pan chciał tutaj przypisać nam pewnie jakieś tutaj niecne czyny, że my tu jesteśmy przeciwko mieszkańcom, a nie jesteśmy. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, kochany, ja mam takie pytanko. Czy dałoby w jakiś sposób zainterweniować gdziekolwiek? Chodzi o rzecz następującą. Ja no, przemieszczam się jeżdżąc rowerkiem do pracy i przemieszczam się zjeżdżając z deptaku, wjeżdżam na ścieżkę rowerową tam przez Aleję Kasickiego, która prowadzi, jadę w stronę dworca. I teraz zauważyłam, że no, troszkę tam ten przejazd przy tej ścieżce rowerowej między Krasińskiego a Słowiańską, przejeżdżając przez tą ścieżkę, tam po prostu jest taki bardzo wysoki ten krawężnik. I tam sobie rzeczywiście, jadąc rowerem, tam sobie można normalnie rzędy wybić, jakby tak człowiek podskoczył. Widziałam kiedyś nawet, jak jakaś kobieta jechała i miała coś tam w koszyczku na przodzie i kurczę, i podskoczyła przez ten krawężnik i coś jej tam wypadło nawet z tego koszyka. Tam jest tak dosyć wysoko, chociaż troszeczkę jakiś spadek delikatny, żeby pod ten krawężnik po prostu było no troszeczkę lepiej po prostu podjechać.
No dobrze, zgłosimy oczywiście jak najbardziej prośbę o obniżenie krawężnika, chociaż z drugiej strony ja przypominam, że jest to wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Rowerzyści mają tam stop. Ja sobie z tego świetnie zdaję sprawę. Rowerzyści z drugiej strony mają... Ktoś troszeczkę uważa, że tak powiem, trochę hamuje, no a tak przez ten krawężnik podjechać do górki, to aż trzeba nawet delikatnie unieść jakby po prostu to przednie koło. Bo tak jest, tak trochę można sobie nawet tam wypierniczyć też. Dobrze, zgłosimy to miejsce i to, i, no to rzeczywiście były tam już też telefony w tej sprawie. To jest taki stary, granitowy chyba tam chodnik i te krawężniki są też takie właśnie w starym stylu. To znaczy, tu głównie chodzi, bo tam jest ta ścieżka tak kolorowa oznaczona tak troszeczkę na ukos, jakby przejeżdżał. Tak, ja rozumiem, że chodzi pani... Przy tym przejeździe pod tą ścieżkę po prostu. Okej, dobra. Ścieżka rowerowa w osi ulicy Słowiańskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do widzenia. Okay. I przypominamy szanownym rowerzystom, że tam mają stop, jak jadą od torów. Bo nie każdy zauważa. Wolna Amerykanka niejednokrotnie tam. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Takie spostrzeżenie tego pana tam kibica takiego ostrego do mnie, to jest ten kibic rozrabiaka. Jeśli on mówi, że pod pana blokiem, może budynkiem, oknem hałasować. Nie, nawet pan... W domu, jak ma... Ale nie. Porównanie. Czy może w domu, jak ma małe dzieci, czy przychodzi z kolegami po żużlu, plaszeczka, żoną, nie może nic do gadania z dziećmi, do dzieci. Ciekawe jest tego. Ale druga sprawa. Dzisiaj był mecz Hurkacz. Dlaczego został przerwany? O 22:00, cisza nocna. Tam są milionowe te nagrody. I dlaczego przerwali? Jakie kary tam są po 22, że to i przerwali mecz. Dzisiaj jest dokończone Polaka. Tak, to prawda. Niech odpowie na te pytania. No rzeczywiście na Wimbledonie jest zasada taka, że organizatorzy się muszą dostosować. Wszystko w temacie. I tyle, tak? Bo mieszkańcy Wimbledonu powiedzieli, że oni nie chcą mieć hałasów po nocy. Ja nie mówię. Fajnie, kibice idą, że to, ale on, że on cały tydzień będzie świętał, to nie, do mnie to jest rozrabiaka właśnie. To jest rozrabiaka, nic więcej. Fajnie, cieszymy się, wszystko wygrali elegancko. Ciekawe, czy za 2 tygodnie, jak przyjeżdża Wrocław, niech by wygrali, ale jak przegrają, to będzie z różańcem chodził i żonko, cisza, bo robię 10 pierwszym odmawiam, na przykład, ale niech wygrają. Takie porównanie, nie złośliwością, ale to do mnie nie jest kibic, to jest rozrabiaka. Okej. No, pan tak chciał troszkę inaczej to przekazać, bo pan mówił właśnie o tym, że my tutaj jesteśmy tolerancyjni dla hałasujących kibiców. No nie jesteśmy, dlatego jeszcze raz... A ja jeszcze ich na tym stadionie namawiałem? No więc tak przestań już podnosić tę atmosferę. Ja pozwól mi teraz ją złagodzić. Proszę. Szanowni kibice, oby mecz z Wrocławiem zakończył się triumfem Unii Leszno. Natomiast, no pamiętajcie o tym, nie wszyscy muszą podzielać wasz entuzjazm i po 22:00 należy to uszanować. I tyle, no. I co tu wielce, no. Jak każdy, no. A jeśli ktoś ma ochotę świętować cały tydzień, to proszę, no przecież. To trzeba mieć też zdrowie. Byle nie utrudniając życia innym. I to jest moim zdaniem jedyna konkluzja. A jeżeli komuś utrudniają, no to przypominam, jak najbardziej interwencja policji może być wtedy przeprowadzona. A możemy wrócić do tego tematu jutro. A póki zatrzymamy kciuki za Unię i proszę państwa, miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.